Atak na czeski skład amunicji we Wrobieticach. Nowe ustalenia w sprawie wybuchów składnicy amunicji w Czechach. Czeskie media informują o nowych ustaleniach dotyczących wybuchów w składzie amunicji na Morawach, do których doszło 7 lat temu. Według czeskich służb za przeprowadzenie ataku odpowiadają agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego. Nowe publikacje rzucają podejrzenia na właściciela firmy, która korzystała z magazynów. Według dziennikarzy czeskiego radia publicznego i tygodnika Respekt właściciel firmy Imex Group wynajmującej od czeskiej armii magazyny w dniu poprzedzającym pierwszą z dwóch eksplozji spędził około 40 minut w okolicach ostrawskiego hotelu Corrado. To w nim pod fałszywymi nazwiskami zameldowali się wcześniej agenci rosyjskiego GRU Anatolii Czepiga i Aleksander Miszkin. O wizycie właściciela Imexu w hotelu mają świadczyć dane logowania jego telefonu komórkowego. Mężczyzna zaprzeczył, jakoby zatrzymał się w tej okolicy. Czeskie media już wcześniej informowały o podejrzanym zachowaniu ostrawskiego przedsiębiorcy. Dzień przed wybuchem niespodziewanie dał on wolne zatrudnionym w magazynach pracownikom i sam przyjechał skontrolować skład. Właściciel magazynów zatrzymany przez policję. Ujawniono też, że w lutym tego roku mężczyzna został zatrzymany przez policję i wkrótce potem zwolniony. Służby ustają, czy pomógł on dostać się rosyjskim agentom do składu we Wrobieticach, gdzie znajdowała się broń należąca do bułgarskiego handlarza, która miała trafić na Ukrainę.